Kolonie pod nazwą Rodzinne Relacje na Wakacje to akcja w ramach miejskiego projektu Częstochowa Silna Dzielnicami. Podczas wakacji mogą być przypadki, kiedy rodzice będą wykorzystane mieli już cały swój urlop, który przysługuje w danym roku i nie będą mogli zaopiekować się dziećmi w taki sposób, jaki by chcieli. Postanowiliśmy odpowiedzieć na te potrzeby częstochowskich rodziców i w ramach projektu Częstochowa Silna Dzielnicami, projektu dofinansowanego środkami europejskimi, zorganizować dwutygodniowe turnusy, takie półkolonie dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Turnus zaczynamy od 6 lipca. Trwa ten turnus 2 tygodnie do 17 lipca. Drugą edycję planujemy od 20 do 30 lipca. Łącznie tych turnusów będzie 2. Liczę na to, że z jednej strony to będzie coś atrakcyjnego dla dzieciaków, a z drugiej strony ulga dla rodziców, szczególnie tych, którym niewiele już dni urlopu pozostało na ten rok. Jeżeli chodzi o liczbę uczestników poszczególnych edycji, to mamy zgodę z kuratorium na 14 dzieciaków mogłyby korzystać w okresie wakacji właśnie z tego rodzaju wypoczynku. Jeżeli chodzi o otwarcie poszczególnych placówek, to przymierzamy się do tego, aby placówkę szkolną podczas wakacji otworzyć od godziny 6:30 i byłaby czynna do godziny 16:30. Rodzice, którzy wykorzystali urlopy podczas tej pandemii, chcieliby na pewno wrócić do swoich zakładów pracy. Drugą grupą docelową są rodzice, którzy utracili miejsca pracy i wiadoma sprawa, że urzędy otwierają się od 7 rano, więc samo przyjście do Urzędu Powiatowego Pracy celem szukania jest to też bardzo ważne, żeby te placówki były otwarte bardzo wcześnie. Na zajęciach, które odbywać się będą z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa, także epidemiologicznego, nie będzie nudy, zapewnia radny Dariusz Kapinos. Dzieci przede wszystkim muszą być zadowolone z tych wakacji i nie mogą się nudzić. To jest podstawowy argument. Dzieci mają wyjść z tych wakacji bardzo, bardzo zadowolone. I oczywiście niegłodne, bo to jest podstawa. W projekcie zabezpieczamy środki finansowe na wyżywienie dziecka w kwocie 10,50 na jedno dziecko. Łącznie zapisane mamy w projekcie ciepły posiłek, woda i oczywiście jakiś batonik bądź jabłuszko, bo to chyba jest takie najbardziej wskazane.